Cześć, siemano, ja jestem Emil, zrobię strony.pl. W tym filmie pokażę Ci, jak zainstalować WordPressa na serwerze lokalnym, czyli na tak zwanym localhoście. Po co to jest potrzebne? A jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z WordPressem, chcą go poznać, chcą się jego nauczyć, a nie chcą po prostu wydawać pieniążków na jakiekolwiek serwery. Użyjemy do tego celu programu XAMPP, który jest zintegrowanym pakietem usług takich jak serwer Apache, system bazodanowy MySQL, oraz FileZilla, Mercury, no i Tomcat. My będziemy korzystać aczkolwiek tylko z tych pierwszych dwóch, także nie przedłużając, zapraszam Cię do oglądania. Nie zapomnij zostawić subskrypcji, która będzie tutaj dyndać sobie na moim paluszku. No i zaczynamy. No i dobra, tak jak już pokazywałem na początku filmiku, zainstalujemy sobie właśnie dzisiaj WordPressa na serwerze lokalnym. Musimy w tym celu pobrać właśnie program XAMPP. Wpisujemy pobierz XAMPP. A i wchodzimy. Pierwszą mamy download XAMPP, także wejdziemy sobie w drugi akurat link. No i w moim przypadku mam system Windows, także pobieram najnowszą wersję. Aczkolwiek instalkę mam już wcześniej pobraną, także ja już nie muszę tego pobierać. Przejdę sobie tylko do komputera. O, pobrane. O, i już jest instalka akurat naszego XAMPPa. Uruchamiamy ją, no i czekamy, aż program załapie. Klikamy OK. No i mamy już właśnie okienko instalacji XAMPPa. Klikamy Next. Tutaj mamy różne dostępne opcje, które chcemy sobie wraz z instalacją XAMPPa zainstalować. Tak jak mówiłem, serwer Apache, bazy danych MySQL i inne. My instalujemy wszystko, zostawiamy tak jak jest. Klikamy Next. Domyślnym folderem instalacji XAMPPa jest folder C, aczkolwiek nigdy się do tego nie stosowałem, więc wybierzemy sobie folder, który mi bardziej odpowiada. Będzie to folder E. Tam też utworzymy sobie folder z nazwą XAMPP. Jeżeli generalnie Wam nie będzie działał, będą jakieś problemy, a zainstalujecie sobie właśnie na innym dysku niż dysk C, przeinstalujcie go po prostu na dysk C i powinno wszystko śmigać. Także XAMPP. Wybieramy folder. Klikamy Next. Nie chcemy czytać więcej o bitnami. Klikamy Next. Wszystko jest OK. No i teraz czekamy, aż generalnie proces instalacji dobiegnie końca. A jak widać, wszystko się elegancko zainstalowało. Czy chcemy od razu włączyć sobie panel kontrolny? Możemy, zobaczymy, jak to wygląda. Klikamy Finish. Angielski nam język w zupełności wystarczy. Mamy już tutaj XAMPPa właśnie w prawym dolnym rogu jako ikonkę na panelu tutaj nawigacyjnym i właśnie tak wygląda całe okno naszej nawigacji. Mamy tutaj Apache, MySQL-a, FileZilla, Mercurego i Tomcata. Będziemy korzystać tylko z tych dwóch pierwszych, także od razu możemy sobie je włączyć. Klikamy Start, tak samo na Apache jak i na MySQL-u. Można sobie zamknąć poprzez X-a, on sobie tutaj chodzi w tle. Zawsze można do niego wrócić poprzez prawy klawisz myszy i Show Hide, ewentualnie kliknięcie na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy. XAMPP nam się elegancko zainstalował. Zobaczmy go jeszcze, jak on wygląda tutaj u nas na dysku. A jest XAMPP. No i wszystko się tutaj nam elegancko zainstalowało. Jeżeli nie macie ikonki skrótu na pulpicie, to uruchamia się XAMPPa przez XAMPP Control Exe. Także wszystko jest elegancko, przejrzyście tutaj tłumaczone. Teraz następnym krokiem jest tutaj pobranie nam WordPressa. Także przechodzimy sobie do wyszukiwarki Google i wpisujemy pobierz WordPress. O, mamy tutaj już pierwszy nawet link, z którego możemy pobrać. Bezcenne, bezpłatne. To mi pasuje. Pobieramy, hooray, super. Program się bardzo szybko pobiera. No i dobra, WordPressa mamy już pobranego. Zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda. Jest elegancko spakowany tutaj WinRAR-em WordPress. I co teraz należy zrobić? W tym momencie musimy odpalić przeglądarkę. Wpisać sobie localhost. Localhost. Bez niczego i klikamy Enter. Aby nam poprawnie tutaj WordPress zadziałał, musimy wcześniej stworzyć sobie jedną bazę danych, żeby po prostu go pod to podpiąć. Wybieramy teraz PHP MyAdmin. Czekamy, aż sobie się tutaj wszystko załaduje. No i mamy wszystko tutaj, tak wygląda cały panel PHP MyAdmin. Tworzymy sobie nową bazę danych.
na sobie nazwę WordPress. Tutaj kodowanie nie ma większego znaczenia, generalnie wybiera się polski, będzie to UTF-8 Polish C. O, jest. WordPress. Tworzymy. I baza danych została utworzona. Na razie tutaj to wszystko, tyle. Można zamknąć tutaj PHP MyAdmin. Musimy tylko zapamiętać właśnie nazwę WordPress. Nazwę bazy danych. Wchodzimy sobie teraz właśnie w folder, tam gdzie mamy zainstalowanego XAMPPa. Wchodzimy w htdocs. I tutaj są wszelkie foldery, które odpowiadają nam za nasze otworzone strony. Praktycznie za wszystko. Otworzymy sobie nowy folder. Weźmy sobie może odcinek. O, tak nazwijmy sobie nasz folder odcinek. Otwieramy teraz archiwum tutaj rarowskie z WordPressem. Mamy całego WordPressa. Klikamy Ctrl A. No, wchodzimy jeszcze tutaj w odcinek i generalnie wszystko tutaj przerzucamy. Trzeba chwilkę poczekać, aż wszystko się przerzuci. Jak widać, już tutaj WordPress nam się przekopiował. Możemy zamknąć sobie tutaj WinRarka. Wszystkie foldery się elegancko skopiowały. W sumie możemy sobie to zamknąć, ponieważ nie będzie nam to już potrzebne. Tutaj folder pobrany tak samo. Włączmy sobie raz jeszcze przeglądarkę. I tak jak w htdocs nasz folder nazywał się odcinek, tak i my musimy wpisać po prostu tak localhost slash odcinek. Odcinek. O, jest. Witaj na swojej witrynie opartej na WordPressie, także rozpoczynamy już instalację WordPressa na localhostie, czyli na serwerze lokalnym. Zaczynajmy. Nazwa baza danych. Nazwa baza danych to po prostu jest ta nazwa, którą sobie wcześniej tworzyliśmy tutaj na czystym localhoście. Nazwaliśmy ją WordPress, także zostawimy WordPress. Jeżeli nazwałeś ją, dajmy na to, ciężarówka, wpisujesz nazwę bazy danych ciężarówka. Jeżeli wpisałeś bramka, wpisujesz bramka. Nazwa użytkownika. Na localhoście nazwa użytkownika jest to root, także wpisujemy root. Jest bez hasła. Jeżeli będziesz instalował WordPressa na serwerze, no to oczywiście będziesz tu podawał swoje dane. Taki filmik oczywiście też zrobię, także zapraszam Cię tutaj do subskrypcji, do oglądania kanału. Adres serwerowy z danych localhost zostawiamy, prefix tabel generalnie też się zostawia. Klikamy wyślij. W porządku, złotko. O, super. Baza danych była wcześniej utworzona, także uruchamiamy instalację. Wymagane informacje. Wpisujemy tytuł witryny, jaki chcemy, czyli generalnie może to być instalacja WordPressa. Ach, problem z literką D na moim laptopie. WordPressa na localhoście. Nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika może być Emil, czyli moje imię. No tutaj hasło to jakie chcemy. No, wybierzmy sobie po prostu jakieś takie byle pierwsze. Nawet może być Lola 1, 2, 3. Bardzo słabe. No cóż, mówi się trudno. A mój email, może to być mój email, nie ma większego problemu, wdrożyć do wyszukiwarek. Generalnie zostawia się to, nie zaznacza się tej opcji, ponieważ jeżeli zaznaczysz tą opcję proś wyszukiwarkę o nieindeksowane twoje witryny, to po prostu wyszukiwarki Google nie będą wyświetlać twojej strony w swoich pozycjach. Aha, hasło chyba mamy. Dobra, potwierdź użycie słabego hasła, czyli no mamy bardzo słabe, dlatego pojawia nam się ta opcja potwierdzenia użycia słabego hasła. Dodajmy może wykrzyknik. No już jest słabe, a dodajmy jeszcze o. No to mamy średnie, już nie ma tej opcji, ale żeby nie komplikować sobie sytuacji, weźmy sobie Lola 1, 2, 3. Potwierdzamy, że jesteśmy kurde słabi, mamy słabe hasło. Instalujemy WordPressa. Sukces, WordPress został zainstalowany, także dziękujemy i życzymy samych sukcesów. Teraz się spróbujmy zalogować. Wpisujemy sobie nazwę Emil, którą wcześniej ustaliliśmy. No i nasze hasło, czyli Lola 1, 2, 3. Możemy sobie tutaj kliknąć to oko. Będzie a, nie LOL, tylko Lola. I pokazuje nam hasło. Logujemy się. Logujemy się i generalnie nasz WordPress został pomyślnie zainstalowany. Możemy dodawać różne wtyczki.
możemy robić wpisy i praktycznie możemy sobie robić taką stronę pod nas, możemy się uczyć, możemy się bawić, a po prostu możemy się uczyć i bawić. Jeżeli chcemy po prostu zobaczyć nasze efekty pracy, no to po prostu tak samo jak wcześniej musimy wpisać właśnie localhost slash i nazwa naszego folderu, czyli w tym przypadku odcinek. Ja w tym momencie żegnam się z wami. Bardzo proszę o subskrypcję tego kanału, gdyż będzie więcej materiału z WordPressa i być może nie tylko. Żegnam się, do zobaczenia, cześć, na razie.